Jak widzicie, wielka przeprowadzka. Klaudia, co robimy? Robimy kolejne przemeblowanie. Ja, jak miałam swój pokój u rodziców, to ile się znam z Kacprem? Nie wiem, przez 4 lata mieszkałam tam, jak znałam się z Kacprem, to zdążyłam tam zrobić 3 razy przemeblowanie z Wiką. Co, jakie 3 z 5 było przemeblowań? Tak. No może. Z Wiktorią robiłyśmy tak, że odkładałyśmy sobie pod ciężkie meble dywan albo kot, no i na koc ciągnęłyśmy meble, żeby przenieść. Tym razem na szczęście mam Kacpra i słuchajcie, przez ten czas teraz siedzenia w domu, wieczorami mamy więcej czasu niż zwykle, bo okej, co prawda moja praca jest pracą, którą wykonuje się w domu, ale przez to, że teraz są pozamykane sklepy, restauracje i tak dalej, więcej czasu po prostu siedzimy tutaj. Tak to pewnie gdzieś byśmy byli, albo jeździlibyśmy do Warszawy. Teraz siedzimy na tyłku w domu i brakuje nam miejsca w salonie. Możecie zobaczyć ten bałagan aktualny. To łóżko jest piękne, jest bardzo ładne, ale jest super dla jednej osoby. Jak siedzi się w dwójkę, albo nie daj Boże w trójkę, jak kiedyś była u nas Wika czy Olia, to masakra, no bo nie ma gdzie położyć nóg. Siedzi się tak, że tylko tyłek masz na skraju, bo tu już jest taka wielka poduszka, bez poduszek jest twardo. Kanapa jest piękna, no ale niestety nie jest zbyt użytkowa, więc wymyśliłam, Kacper na szczęście ten mój pomysł podłapał, że weźmiemy to łóżko z pokoju tam, do sypialni. Jest ładne, może nie będzie tak super pasować jak tamta kanapa, ale przynajmniej jest opcja wysunięcia drugiej części na nogi. Będzie nam po prostu wygodniej sobie siedzieć więcej osób, albo chociaż tylko we dwójkę i oglądać coś wieczorem, bo zwykle z Kacprem, tak, albo grać, Kacper sobie gra. Zwykle z Kacprem nie oglądamy filmów, ale ostatnio przez tą kwarantannę. No musimy w sumie. Żeby się nudzi. Ale akurat ostatnio udało nam się parę razy znaleźć filmy, które obejrzeliśmy razem. Tak. I nam się obydwu podobały, także jest sukces. Z mega rzadkością. Tak. Dobra, lecimy z tym. Nie wiem. Jak sądzicie, bo generalnie tak to wygląda. Ja myślę, żeby to, wiecie, tak przekręcić na bok i wyjść pod kątem. No ale w sumie to nie wiem, czy Klaudia będzie miała tyle siły. Ja dam radę, tylko że czy to ma w ogóle sens? Nie, nie dasz rady, bo jak przechylimy to na ten bok, to spójrzcie, to się wysuwa, więc jak to przekręcimy tak, no to wtedy to będzie leciało na dół. Tak, można wziąć, ewentualnie tam się pokręcimy. Nie wiem. Tylko czy to wejdzie tak bokiem? A może zamówimy sobie skądś jakiś podnóżek, co? Pomysł. To już jest takie duże. Tutaj sobie zostawimy, tu masz kosmetyki wszędzie. Nie, dobra, to trzeba jakoś przenieść tego, ja pomyślałam. Nie przeniesiemy tego, nie ma opcji. No nigdy? Nigdy, to już tutaj zostanie na zawsze, na stałe. Nie, ale serio? No serio, no nie, z tobą tego no nie zrobię, no to nie co, ma nigdy, opcji. No to może nie ze mną. No to może nie z tobą, no to może kiedyś. No to co, no. Się nigdy? No to na pewno nie dzisiaj, musimy to skończyć. Poza tym już, nie, jeszcze było. Nie, no ja już, nie, ja już tak, pracowałem dzisiaj. Proszę się tutaj do mnie cofnąć i... Jak cofnąć? No to trzeba przesunąć. Ej, u was też takie tego typu rzeczy, przeprowadzki budują najwięcej złości i u kłótni? Prawda. Nie. U nas dużo więcej jest rzeczy, bo ja się powstrzymuję. Złość, już nie gadaj. Kacper akurat jest dużo mniej ogarnięty w takich sprawach remontowych niż ja. Więc ja Kacperowi muszę tak, kazać... Tak, to jest nasza złota rączka, patrzcie na jej bliskie. Ona wszystko tutaj przykręci, przymocuje. Ale masakra. No. Ale to słuchaj, to musimy zrobić tak, żeby tu weszła nam deska do prasowania. Nowa. No i co to znaczy? No nie wiem teraz już. Wkurza mnie takie coś. Nienawidzę. Nie móc czegoś zrobić. Serio, mam zaraz takie coś i zaraz się po prostu... Kurze bardzo. Dobra, no Jezu. No nie, no bo to się na pewno da zrobić. Bo widzę, że to mi się nie chce. Tam jest butelka. Tu mi się nie chce. Tu mi się trochę nie chce. To zrobi się trochę. Chce mi się bardzo. Tylko już mi się kończy aktualizacja Battlefielda. Nie, nie muszę być jakiegoś Battlefielda. A będziemy grać. Znaczy ja będę grał, to będziesz patrzyła. Nie. No i słuchajcie, wracamy z powrotem z wszystkimi rzeczami. Niestety. Nie przeniesiemy tego, bo się nie zmieści w drzwiach. Drzwi są za wąskie, prawda Kacper? Prawda, albo łóżko jest za szerokie, jak boli się. Mam do was pytanie, bo jak wiecie, mamy rumbę, która stoi tam, ale mamy też zwykły odkurzacz,
który jest używany bardzo rzadko, tylko i wyłącznie, żeby z tych takich półeczek ściągać brud, no bo tutaj Roomba tego nie zrobi. Teraz... No i tu się tak zbiera, słuchajcie, ten kurz, że ma tu się zbiera, na ziemi też, chociaż na ziemi nie widzimy, no bo Roomba jeździ praktycznie codziennie. Natomiast Klaudia, jakie mamy pytania? Nie wiem, to jak to? No mówiłem ci, że sobie kupimy ten, taki ręczny odkurzacz elektryczny na baterię. Tylko pytanie, czy ktoś tak, z takiego rozwiązania korzysta i czy może coś polecić? Taki trochę większy, ręczny taki odkurzacz. Wiem, że taki jest z Xiaomi i z Dysona, no i pewnie różnica jest dość duża. Klaudia mi powiedziała, że jestem słabym vlogerem, bo mówię i pokazuję wszystko, co jest dookoła, więc pytanie. Kto ma co? Pokazuj siebie, bo mnie. Dobra, będę lepszym vlogerem. Kto ma do polecenia taki odkurzacz? Jakiś, nie wiem, wiem, że są z Dysona i z Xiaomi. No ręczny, ale elektryczny. Jak ręczny? Znaczy taki do ręki, wiecie, taka tuba tylko i on tak ciągnie. No wiadomo, że elektryczny, przecież nie z miotka. No więc pytanie, czy ktoś ma i ja poleca? Ja że z miotki, która nazywa się na przykład leń. Kupiliśmy... Gdzie ty pokazujesz teraz? Na ciebie próbuję. A pierdziele! Jezu, Kacper, zaczynasz mnie wkurzać, naprawdę. Jestem słabym. Kacper ma w domu... W biurze kupioną zmiotkę o nazwie Leni. Przysięgam, tak się nazywała w makro. Zmiotka z szufelką Leni. I stwierdziliśmy, że to bo jest. Wiecie, jest z tą szufelką. Jest z tą szufelką, na stojąco, że nie trzeba się stojąco, że nie trzeba się schylać. Dlatego jest właśnie leń. A co do bycia leniem, to co wam mogę powiedzieć? Klaudia prawie mi zabiła monsterę. Robiła wietrzenie. Wam tylko na szybko pokażę. Co teraz pokazujesz? No pokazuję teraz, idę do mojej monstery. Popatrzcie, to jest moja monstera variegata. Popatrzcie, co stało się po tym, jak Klaudia robiła przeciągi na chacie. Widzicie dziurkę po lewej i plamki czarne? Widzicie to? Nie no, nie ma co się śmiać, ale ogólnie to mam czwarty listek i to jest ten największy tutaj. Nie no, Klaudia, nie ma co się śmiać, bo jak ją zepsujesz, to będziesz mi musiała odkupić sadzonkę. Na pewno. Trzymaj. Nie odkupię mu żadnej sadzonki, trzymaj. Bo to nie moja wina i nikt mi tego nie udowodni. Klaudia... No to możesz powiedzieć, że to była zła ziemia, albo może to był błąd tego, od którego kupiłeś tą sadzonkę. Nie, przecież ona już jak popełni się błędy w dzieciństwie dziecka, to potem w ciągu lat wychodzą. I tak samo jest z tym kwiatkiem. Dobra, Kacper, ja kończę nagrywanie teraz, bo teraz muszę posprzątać, to wszystko to przenieśliśmy. No. Ja nie mogła oprzeć się pokusie, że jak już jedną rzecz przestawiliśmy, to nie przestawimy czegoś innego i szafka tamta, która wcześniej była za drzwiami, wędrowała tam. Klaudia, co sądzisz? No właśnie, jest jedyny problem taki, że za dużo jest okien w tym pokoju. No tu nie powinna być okna, wtedy by mi było łatwiej. Bo okno jest tu i jak widzieliście, tu. To jest za mały pokój na takie dwa okna, ale może specjalnie, żeby dodać przestrzeni. No. Ktoś to zrobił. No ale ładne widoczki są. Piękne! Ma... Nie no, jak spojrzycie tam daleko za blokami, to tam czasami góry widać. Piękne widoczki, Kacper. No tu na przykład kościół widzimy, szczyt kościołu. Tam jest na przykład elektrownia. Powiem ci kawał widoku. Kawał widoku, proszę, kawał kontynuuj widoku. Tego vloga, czyń honoru skarbie. Ja teraz tu sprzątam, więc... Sprzątasz? Zrobię to i pokażę widzom, co mi się udało zrobić. Pogarnęłam trochę w kuchni, trochę w salonie, jeszcze troszkę mi zostało, ale to chciałam wam pokazać. Zrobiłam koktajl z mleka, z banana i ze szpinaku. Trochę miodu, będziemy zaraz testować, mam nadzieję, że wyszedł smacznie. Proszę bardzo. Przerwać granie i przetestować. Smaczne? Dobry. I słuchajcie, użyłam tego mleka, kupione teraz w Aldi. To jest taki, widzicie, napój jakby owsiany, coś takiego. I on właśnie super nadaje się do koktajli, bo właśnie czytałam w internecie, że z takim mlekiem jest super robić koktajle, że nie psuje smaku i faktycznie, smakuje super. Musimy teraz, czy nie musimy, wychodzimy teraz na spacer, przejść się trochę, zerknąć troszkę świeżego powietrza gdzieś może do jakiegoś lasu albo parku, w którym nie będzie za wiele ludzi. Czekam teraz na Kacra, umówiłam się z nim 16:15, że wyjdziemy, jest 16:20, a Kacper sobie dalej gra i ciągle mówi mi czekaj, chyba go muszę udusić. Ale w tym czasie zapakowałam prezent dla Kacpra siostry, pokażę wam jak zapakowałam. W środku mogę wam już zdradzić, bo będzie oglądała pewnie tego vloga po swoich urodzinach, więc wam zdradzę. Naszykowałam już na jutro prezent, czyli kombinezon taki, wiecie, do spania, koale zasuwany i kosmetyki. Paletkę, jakieś maseczki. Także pokażę wam jak zapakowałam. Oto prezencik, różowa kartka i papier w srebrne gwiazdki. No, słodko wygląda, uroczo. Właśnie wróciliśmy i słuchajcie, wyszło tak, że
Pojechaliśmy co prawda na spacer, a zdążyliśmy tylko pójść na cmentarz koło parku i zawiło tak, że stwierdziliśmy, że to nie jest dobry pomysł na spacer. Ja bym jeszcze poszła, ale kasa już zaczęła narzekać, że jest strasznie zimno i się trochę źle czuję, więc mówię, dobra, okej. Okay. Wróciliśmy, zobaczcie kogo mamy. Zobaczcie kogo przywieźliśmy. Bary. Mówiłam wam, że Bary u nas nie jest ciągle na stałe, bo my jesteśmy często w szkole, a jednak w domku rodzinnym zawsze ktoś z nim jest. Ale teraz siedzimy w domu i trochę nam się za nim stęskniło, więc stwierdziliśmy, że go weźmiemy. I myślę, że no chociaż na tydzień nie będzie, jak się zaklimatyzuje, to może będzie dłużej. A jak będzie chciał koniecznie wrócić, bo czasami tak marzy, jak jest dłużej u nas, to już stoi pod drzwiami, chce wyjść, trochę też jest domem, jednak całe życie, całe 7 lat przeżył w domu z rodzicami, no w domu po prostu, że może wyjść w każdej chwili na ogródek. A tutaj jest trochę problem, ale widzę, że się cieszy, Piesiu, tak, że przyjechał. Cieszy się? Tutaj masz jedzonko, czemu ty nie jesz? Także musimy się z nim teraz pobawić. Ja sobie pokroiłam pomarańcze, Baruś. Ty co robisz? Odpoczywasz? I który ten ładowarek mamy? Obok Angry Birdsy, które Kacper mi wygrał kiedyś w tym automacie. Baruś sobie leży. Nie wiem, dlaczego on lubi czasami leżeć na ziemi, a tam ma dywanik. Zauważyłeś? Tak. On woli na ziemi czy co? A Kacper co robi? Patrzę, co tutaj się dzieje. No ale co? Kupiliśmy sobie PS Plusa. Kupiliśmy sobie. I ściągniemy sobie gry za darmo. Dobrze, zaraz znajdziemy gry, które będziemy grać razem, tak? No, znaczy są tylko dwie za darmo. No dobrze, no to znajdziemy sobie takie, które będziemy mogli grać razem. Mały się zmęczył, bo nie działa nam winda. Musieliśmy lecieć po schodach. Na siódme. Na siódme. Z Borusiem się pobawiliśmy, teraz biorę się za robienie kolacji. Mamy już w sumie 19, także zjemy sobie wcześniejszą kolację i mam nadzieję, że wiecie, że nie będziemy głodni za 2 godziny. Także robię dzisiaj kolację, którą Kacper bardzo lubi, czyli kanapki z takim serkiem albo twarożkiem do kanapek, albo takim kremowym. Akurat teraz kupiłam taki... Kremowy wzięłaś? No wzięłam twaróg delikatny z prezydenta naturalny. Wolę taki. Taki wolisz? Niż twarożek? Także z takim serkiem i do tego wrzucam wędzonego łososia i kiełki. Kacper ostatnio narzekał na kiełki z brokułu, więc kupiłam mu tym razem inne. Także zobaczymy, jak to wyjdzie i musimy rozmrozić chleb. Bo teraz na czas tej kwarantanny kupiliśmy sobie kilka bochenków chleba i mamy w zamrażalniku i po prostu przed zjedzeniem sobie odmrażamy. I jest pyszny, smakuje jak świeżutki chlebek, a dzięki temu często jeszcze jest ciepły po wyciągnięciu z piekarnika. A tak właśnie wyglądają produkty. Tutaj łosoś, tutaj mamy kiełki, no i ten serek, a tak jak powiedziałam, chlebek jest jeszcze w piekarniku. Kolację, oglądali, Kasper grał, ja oglądałam jak on gra, to wydałam na Q&A na Instagramie. Bary zdążył być od tego czasu, kiedy widzieliście go ostatni raz, 2 razy na dworze, czyli w ciągu 4 czy 5 godzin był 2 razy na dworze, to jest bardzo dużo, ciągle stoi pod drzwiami i chce wyjść. I na przykład tutaj stał i leciała mu normalnie ślina z ust i normalnie tego nie robi i raz nam się zżygał śliną. I nie wiem, czy panikuje po prostu, że chce wrócić do domu, wydaje nam się, on serio jest panikarzem i to nawet weterynarz powiedział. Że najprawdopodobniej po właścicielce. To prawda. To prawda, tak było, jak miał mieć operację. Także no, musi wrócić do domu, a ja wyglądam jak, nie wiem nawet co, Menelit, taki level hard. Różowa opaszka, czapka zielona, za krótka kurtka, wełniane, no jeszcze jeans za duże, bo kimś znaleziono na śmietniku. Co? Nic. No tak. Ja się nie idziemy odwieźć psa. I witamy się z wami w kolejny dzień. Wczoraj odwieźliśmy psa. Było już na tyle późno. Była 12, jak wróciliśmy do mieszkania. I już więcej nie nagrywałam. Jestem dla was kolejnego dnia. I właśnie wzięłam się za prasowaniem, żeby trochę pomóc Kacprowi, bo jak widzicie, ma ogromną stertę ubrań. Kto oglądał Vlogmas, wie, że Kacper miał prasować. Trochę mu to kiepsko idzie. Prasował, nie mówię, że nie prasował, ale nie robi tego tak często, jak ja bym chciała, więc stwierdziłam, że przy okazji pokażę wam deskę, bo naprawdę mega ułatwia życie. Jak zastanawiacie się nad jakąś deską, żelazkiem, a tak dokładniej w sumie systemem do prasowania,
to my właśnie wybraliśmy deskę i żelazko od Laura Star i jest o tyle fajna, że oprócz tego, że mamy normalną funkcję prasowania, że mamy normalnie deskę, to oprócz tego, w sumie zanim wezmę żelazko, pokażę wam, że na dole jest zbiornik, który ma wodę i mamy tutaj ogólnie taki cały panel, gdzie mamy różne funkcje do włączania i wyłączania. Deska jest fajnie składana, naprawdę zajmuje niewiele miejsca, bo nie ma jakby tej takiej stacji jak macie parowej. Normalnie takie wielkie coś, parą, nie? Tak. Więc w małych mieszkaniach jest to jak dla mnie, tak jak u nas, o wiele łatwiejsze, bo po prostu to składamy i idzie do kąta i nie ma problemu z tamtym. I właśnie co chciałam pokazać najfajniejszego, co tutaj jest naprawdę dla mnie wow, jak Kacper odpalił, włączył z aplikacją, my mamy też aplikację do tego systemu parowego. Do całej deski, do całej deski. Tak, do całej jakby tej deski, no, czyli całego systemu do prasowania, tak to się ma nazywa fachowo. Mamy opcję na żelazku do zmienienia, jakby nawiew, mamy z dwóch różnych stron, dwie różne strony, albo klikamy tutaj nawiew i deska zaczyna pompować nam powietrze na materiał do góry, albo klikamy raz jeszcze i deska zaczyna zaciągać nam materiał, materiał i ogólnie powietrze jakby z materiałem. No tak, z rzeczy, którą pracujemy. Tu mamy dwie opcje, żeby kliknąć na parę i tak jak w normalnej desce, no pracujemy sobie, tak? Ale po co właśnie jest ta zaciągana opcja z zaciąganym powietrzem? Po to, że jeżeli mamy materiał typu na przykład taki, żeby nie powstawały nam fałdki, pompujemy powietrze, żeby on jakby nie miał chwili, albo żeby się zagiąć. Ja na przykład jak prasowałem t-shirt, to wiecie, czasami jest taki moment t-shirtu, że został wam tylko kawałek do wyprasowania, a cała reszta już nie jest do prasowania, a jest na tyle gdzieś szeroki czy coś, że on zwisa. I bardzo często mi spadał i wykmieniłem, że po prostu klikam na zaciąganie, wiesz o co chodzi, tak, i t-shirt mi się trzyma. Mhm. Mam 3/4 w powietrzu, 1/4 tylko na desce, a on mi nie spada. No i w sumie to tyle, ja wracam do prasowania, a chciałam wam pokazać właśnie, że naprawdę bardzo nam ułatwia życie. Ja jak nie lubiłam nigdy prasować, tak naprawdę tutaj to prasowanie to jest przyjemność. Mamy na tyle opcji regulowania deski góra-dół, na tyle różnych funkcji ustawienia, tego, że są kółeczka, jak jestem kółeczka sama w domu, to jest mi łatwiej przejechać tą deską. No bardzo, bardzo przydatna sprawa. Także jestem zadowolona, że się zdecydowaliśmy na nią, bo długo szukaliśmy żelazka, deski. Nie wiedzieliśmy co wybrać. Okazało się, że mamy możliwość mieć taką i naprawdę można powiedzieć, że dwa w jednym. Deska tak, z do małych mieszkań ekstra. No i jest aplikacja do telefonu, można sobie z telefonu sterować. Kasper taki zadowolony, że chyba w takim razie ja odchodzę od prasowania i Kasper nie, ja ci będę włączał. Ja ci będę włączał przez smartfon. Dzięki. Nie ma za co. A ja wam jeszcze pokażę z takich rzeczy inteligentnych, widzicie? Mamy lampkę. Kupiłem ją. Akurat była gdzieś na promocji. To jest Ivy Flare, zaraz. Klaudia, gdzie jest opakowanie od tego? O, dobra. Coś takiego. Ivy Flare to się nazywa. Nie wiem, gdzie jest pełna nazwa, tak żebyście mogli sobie. O, tu. Jest mega, bo jest z podpięciem do HomeKita, czyli z poziomu iPhone'a mogę sobie nią sterować w sposób taki, że jeśli zajdzie słońce, to ona się włączy albo wyłączy, albo ściemni, albo zmieni kolor. Jeśli włączymy telewizor, to ona też może coś zrobić. Jeśli ja wejdę do domu, to ona może coś zrobić. Jeśli ja wyjdę, a Klaudia będzie albo wyjdzie ze mną, są po prostu przeróżne scenerie, kto ma HomeKita, ten wie. Ale tutaj ta miejscówka, która jest teraz, sądzę, że naprawdę kozacko siedzi pod roślinkami. Mogę wam zaraz pokazać bardzo szybko, jak się zmienia. Odpalamy telefon, dom. I teraz klikamy, wyłączamy, włączamy, przyciskamy, czerwony, czerwony, niebieski. Oczywiście to możemy też edytować, nie? Na przykład sobie wrzucić na kolor biały. Jest biały, jest też opcja zmiany temperatury. Barwy światła. Teraz jest taka średnia. Taka. Sądzę, że nawet Klaudia ją sobie zużyje. Będzie korzystała sobie z niej podczas nagrań. Podczas nagrań, no. Niech zostanie sobie taka zielona. Niech się Klaudia sobie walczy. Niech walczy. A ja oglądam sobie z Apple TV.
długo prasowane, słuchajcie, naprawdę długo prasowaliśmy, jest przed 12:00. Na zmianę z Kacprem jechał, co prawda więcej prasowałam, ale pomagało mi, także nie mogę narzekać. Wyprasowaliśmy razem, udało się wyprasować wszystkie rzeczy, a przez czas kwarantanny zrobiłam bardzo dużo prań, wybrałam masę kurtek zimowych i tak dalej. Także naprawdę tych prań było sporo wstawionych. Okej, kurtek nie prasujemy, ale wiecie, przy okazji do kurtki dorzucałam coś tam, żeby nie puszczać pustych prań z samą kurtką. No i tak naprawdę się sporo nazbierało, także i tak jestem dumna z nas, że się udało dzisiaj to ogarnąć. Teraz zapowiedziałam Kacprowi, że musi prasować na bieżąco. Pranie po praniu, bo jak tak się nawarstwi jak teraz, to potem ciężko jest się odprasować. Ja już całe świecę normalnie od tego prasowania po całym dniu. I jeszcze, co chciałam powiedzieć, dresy, które widzieliście dzisiaj na filmie, w których jestem aktualnie, są z H&M-u, z działu męskiego. Dokładnie cenę i więcej info pokazałam w filmie z haulem na kanale Klatex. Kanał Klatex, tam jest właśnie haul z H&M-u i z Bershki, jeden z najnowszych filmów na kanale. Także wbijajcie sobie tam, zobaczyć dokładną cenę, jak wyglądają dokładnie na mnie, bo są tam wszystkie dokładne przebitki. Są bardzo ładne, to jest w ogóle taka kolaboracja H&M z Coca-Colą. I tak powstały te dresiki. Zresztą są też tutaj na tym zdjęciu, zobaczcie, na Instagramie. Także tyle, żegnam się już z wami, bo jest późna pora. Dzisiejszy vlog nie był jakoś bardzo długi, ale postaram się w tym tygodniu, w sumie w przyszłym, bo oglądacie tego vloga w niedzielę, także w przyszłym tygodniu postaram się nagrać coś więcej. Zobaczcie w ogóle, jaki tu mam bajzel. Skończyła mi się świeczka od Andzi i póki nie zamówiłam nowy, wrzuciłam sobie do środka taki, wiecie, zwykły mały wkład świeczki. Tu mam taki produkt, który znieczula dziąsła, mi teraz rosną ósemki, także sobie nakładam na wieczór po myciu. Patyczki higieniczne, no same produkty, których używałam w sumie dzisiaj. No ale dobra, już faktycznie kończąc, dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu, albo w kolejnym filmie, albo na Instagramie, albo na TikToku. Who knows? Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Pa, pa! Buziaki!